Lublin, Małopolska. Region jest nasz. Ależ tu dzisiaj ruch, ależ tu dzisiaj zamieszanie, ale dobrze, dobrze, niech się dzieje. Piękna pogoda, Dzień Dziecka, bardzo sympatyczni goście, niech się dzieje. 12 minut po godzinie 8, program Słowo za Słowo, na żywo, rzecz jasna, o czym się Państwo zaraz przekonacie, bo dość nietypowy dzisiaj, w takiej nietypowej konfiguracji. Zofia, dzień dobry, współprowadząca. Dzień dobry. No, przedstawiła się. No i nasz gość szanowny, Anna Pieczarka, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, na co dzień szefowa Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry. Szanowni państwo, pozwólcie, że tak szczególnie przywitam Zosię. No i co ty na to? Dziękuję bardzo. No proszę, to teraz kurtuazję, proszę panie drogie, troszkę na bok i zaczynamy serię pytań do pani Ani Pieczarki. Zofia, zaczynaj. Czy pani nadal czuje się dzieckiem? O. Szanowni państwo, Zosiu, cały czas czuję się dzieckiem. Wręcz powiem tak, to jest takie święto, święto nas wszystkich, bo w życiu różnie się układa, nie zawsze możemy zostać babcią, dziadziem, nie zawsze możemy mieć kolejne święta, ale dzieckiem jesteśmy zawsze, więc umówmy się, szanowni państwo, Zosiu, umawiamy się, prawda? Tak. Że dzisiaj jesteśmy wszyscy dziećmi, nieważne ile mamy lat, łączymy się dzisiaj wszyscy. Jeszcze jakieś pytania, Zofia? A co to znaczy być dzieckiem? O. Być dzieckiem to chyba taki najpiękniejszy nastrój, takie chwile klimatu, chwile odprężenia, takiej radości. I ten dzień jest po to, żebyśmy właśnie świętowali. I tego oczywiście bardzo, bardzo serdecznie tobie, Zosiu, życzę, a pewno też za chwilkę dzięki pani redaktor będę mogła mieć okazję złożyć życzenia wszystkim dzieciom. No ale taka zaczynamy. Niesamowita atmosfera i zaskoczenie, że Zosia jest w studiu. I radzi sobie. Na początku było tak troszkę, zestresowała się Zosia, było tak średnio, ale widzę, że już chyba coraz mniej się denerwuje. Pani redaktor, ja rozumiem Zosię, bo ja mimo, naprawdę? Że już goszczę często w Radiu RDN, ale ciągle stres i nerwy są te nie same. Jest to kurtuazja? Także Zosiu, Pani tym Aniu? Bardziej się łączymy. Absolutnie nie. Czyli mikrofon jednak robi swoje. Stresuje. Tak. Oj, 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 oj. A na co dzień to chyba nie jesteś taka skromna, Zofia? Zosiu, to na co dzień się uśmiechamy, bawimy, ponieważ nie ma mikrofonu, a dzisiaj jest troszkę bardziej nerwowo, ale też i bardzo świątecznie. Zaczynamy serię bardzo poważnych pytań, drogie panie. Jestem ciekawa, tak zupełnie po ludzku i szczerze, pani radna, pani Aniu, czy przedsiębiorca Janusz Gładysz, który jest już oficjalnym kandydatem PiSu na prezydenta Tarnowa, to jest rzeczywiście ta optymalna wersja na Tarnów, ten najlepszy pomysł na Tarnów? No bo niektórzy mówią, i tu zacytuję takie słowa z internetu, że to eksperyment na żywym organizmie. Pani redaktor, szanowni państwo, faktycznie w poniedziałek miała miejsce konferencja inaugurująca naszego kandydata na prezydenta miasta Tarnowa, pana Janusza Gładysza. Tą inaugurację zrobiła pani premier Beata Szydło, ale też w otoczeniu naszych parlamentarzystów ziemi tarnowskiej. Przyznam się szczerze, że słyszałam też wiele komentarzy na temat tej konferencji, co bardzo... Temat bardzo mocno żyje. Temat bardzo mocno żyje, oczywiście, że tak, ale też zainteresowanie mediów było bardzo duże, ale również komentarze warszawskie były takie, że u nas w Tarnowie jest bardzo spokojnie, czyli generalnie temat bardzo, bardzo istotny, kandydatura bardzo, bardzo ważna. Janusz Gładysz, zupełnie nowa osoba, jeżeli chodzi o świat polityki, ale myślę, że to jest tylko na plus, osoba, która nie pracowała w samorządzie, osoba, która ma własne, bardzo duże przedsiębiorstwo. To jest jednocześnie zarzut, bo pojawia się takie stwierdzenie i pytanie jednocześnie, czy biznesmen nauczy się samorządu, administracji? Pani redaktor, w aspekcie tego, co dzieje się w Tarnowie, czyli mówi się o tym, że nie tylko w Tarnowie, ale też w całej Polsce bezrobocie jest bardzo niskie, ale za chwilę padną też również pytania, że przedsiębiorstw jest bardzo mało, więc myślę, że tutaj kandydatura Janusza Gładysza wpisuje się w ten nasz problem. Człowiek nowy, człowiek z nowymi możliwościami, tarnowianin z krwi i kości. Myślę, że to jest odpowiednia kandydatura na prezydenta miasta Tarnowa. Czy będzie mu pani pomagała w kampanii?
Bo jest pani blisko. Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jestem radną, więc to zobowiązuje i oczywiście tutaj wszyscy zdeklarowaliśmy pomoc w kampanii wyborczej. Chętnie słucha podpowiedzi pan Janusz Gładysz, czy nie? Czy uważa, że sam wszystko wie najlepiej? Jak oczywiście, to jest, że tak. Ja myślę, że drogą do sukcesu jest to, żeby słuchać, żeby radzić się i te wskazania oczywiście wykorzystywać później w kampanii i też myślę, że w udanym życiu politycznym. Jaki pomysł Janusz Gładysz ma na Tarnów, to państwo będziecie mogli posłuchać sami już na żywo, bo w najbliższy poniedziałek po godzinie 16 w Pulsie Regionu Janusz Gładysz będzie naszym gościem. A propos bezrobocia jeszcze, o którym już częściowo tu wspomniałyśmy, wiem, że podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego między innymi właśnie omawiano sytuację na rynku pracy w Małopolsce. Jestem ciekawa po pierwsze, jakie wnioski, bo wiem, że ta stopa bezrobocia w Małopolsce to aktualnie 5,4%. Tak, szanowni państwo, ta stopa bezrobocia jeszcze niższa jest tylko w województwie wielkopolskim i śląskim. I oczywiście w perspektywie całego województwa małopolskiego ta sytuacja wygląda bardzo pozytywnie. Natomiast my mieszkamy tutaj, w Tarnowie, otaczają nas powiaty. I tutaj warto wspomnieć, że ta stopa bezrobocia jest troszeczkę większa, ale też duży problem wymienię chociażby Dąbrowszczyznę, gdzie jest coraz mało przedsiębiorców, coraz mniej tych wskaźników przedsiębiorczości, czyli de facto powinniśmy wspólnie pracować i to też a propos naszego kandydata i możliwości, które w Tarnowie powinny się pojawić, czyli więcej małych przedsiębiorstw, więcej możliwości zatrudnienia. Mamy w tym momencie zakłady azotowe, zakłady mechaniczne. Tam faktycznie tych osób jest sporo zatrudnionych, one coraz lepiej prosperują. Natomiast brakuje nam tych mniejszych miejsc pracy, tych przedsiębiorstw, gdzie to zatrudnienie można znaleźć. Podobno teraz jest tak, że bardziej pomaga się pracodawcom właśnie, by znaleźli pracowników do pracy, niż bezrobotnym. Pani się z tym zgadza? Ja myślę, że tutaj jesteśmy jeszcze na wyrównanym poziomie i te starania powinny być zarówno w stosunku do osoby bezrobotnej, która szuka pracy, jak też przedsiębiorcy, który chciałby to przedsiębiorstwo stworzyć i mieć jak najlepsze warunki ku prowadzeniu tego przedsiębiorstwa. Sporo kapliczek do renowacji w Małopolsce. Ja jestem ciekawa, czy ma pani swoją ulubioną? Pani redaktor, ostatnio mieliśmy przyjemność też o tym rozmawiać. Faktycznie to są takie niesamowite miejsca wspomnieniowe, do których wracamy i jadąc przez Małopolskę tych miejsc odnowionych jest coraz więcej. Ja cieszę się, że poprzez środki, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski, te miejsca mogą być jeszcze bardziej piękniejsze. Ja przypomnę, skończył się niedawno wczoraj miesiąc maj, gdzie te majówki w większości też były odprawiane przy okazji tych pięknie nowo wyremontowanych kapliczek, krzyży przydrożnych. Trwa głosowanie jeszcze przez moment w trzeciej edycji Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego. Jakie projekty w tym roku mają szansę? Też bardzo ważny temat to już trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego. Przypomnę, że nabór trwa do środy, czyli do 6 czerwca. Na pewno zostało kilka dni, ale wniosek jest bardzo łatwy do wypełnienia. Wystarczy mieć skończone 16 lat, 30 podpisów przy małych wnioskach, 60 przy tych większych i przede wszystkim ciekawy pomysł. Do tej pory około już 14 milionów na tą inwestycję zostało zagospodarowane. W tym roku 8 milionów również do podziału. Do 31 sierpnia będzie weryfikacja tych wniosków, które będą podlegać głosowaniu. Następnie na przełomie miesiąca wrzesień, październik to głosowanie będzie się odbywać, a później już tylko będzie można zbierać sukcesy, czyli będzie można cieszyć się z tego, że z własnej inicjatywy można decydować o tym, co w naszym otoczeniu. Jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie projekty mają największe szanse? Nie wiem, twarde, miękkie, kulturalne, inwestycyjne? Pani redaktor, z ostatniego doświadczenia chociażby wiemy, że wszystkie projekty, te ciekawe, mogą zdobyć jak najwięcej głosów. Ja przypomnę chociażby projekt Radia RDN Małopolska. Też pochwalę się tutaj, projekty gminy Tarnów dostały bardzo duże uznanie. Są to różne, bo to są i kulturalne, i budowa chodników, i nasadzenia, więc myślę, że każda ciekawa inicjatywa, która jest potrzebna, bo to też jest bardzo ważne, w danej miejscowości, w danym otoczeniu zdobędzie głosy mieszkańców. Festiwal Tarnów Polskiej Piosenki 2018 to jest ten anonsowany przez panią Anię festiwal Radia RDN Małopolska Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Bardzo zazdroszczę, ale tak oczywiście obiektywnie ale zazdroszczę przyjdzie pani tej do inicjatywy. Nas na rynek? Oczywiście, że tak, bo nam się nakładają, pani redaktor, te właśnie wydarzenia, bo też przy okazji Mania Pomagania, więc
Zapowiada się bardzo ciekawie. No to uporządkujmy w takim razie. Festiwal Tarnów Polskiej Piosenki od 19 lipca do 22 lipca. Bardzo dużo się będzie działo na tarnowskim rynku. Takie mega gwiazdy, mówiąc językiem młodzieżowym. A w międzyczasie Mania Pomagania, doroczna impreza Urzędu Gminy Tarnów i Radia RDN Małopolska. Kiedy dokładnie? Bardzo duża impreza, dokładnie 14 lipca. Ja myślę, szanowni państwo, że zwłaszcza kibice sportowi tą datę zapamiętają, bo jeżeli dobrze pamiętam, a nie jestem aż takim dobrym kibicem. Znów się coś nakłada. 15, pani redaktor, mamy wszystko uporządkowane, mamy finał Mistrzostw Świata, więc 14 kulturalnie z bardzo dużą i dobrą muzyką, którą serwować nam będzie zespół między innymi Inoros, ale myślę, że jeszcze inne zespoły na pewno na scenie nam zagrają i oczywiście naszą wspólną gwiazdą wieczoru Radia RDN Małopolska i Gminy Tarnów będzie zespół Kombi. Zosia, co ty na to? Przyjdziesz na Kombi? Tak. Lubisz zespół Kombi? Tak. Znam nawet takie powiedzenie, niektórzy podśpiewują, że zespół Kombi to gra, buczy i trąbi. Czyli możemy pani redaktor Zosiu powiedzieć, że to jest naprawdę wielopokoleniowy zespół. Skoro Zosia pamięta jeszcze utwory albo słyszała zespołu Kombi, to naprawdę myślę, że tysiące zagoszczą u nas w Koszycach Małych. Jak co roku. Pewnie padnie rekord. Powiedzmy jeszcze, dla kogo w tym roku ta impreza, bo przypomnijmy, że ona jest zawsze dedykowana chorym dzieciom. Tak, trójce chorych dzieci z terenu gminy Tarnów. W tym momencie jest powołana komisja, na czele której jest pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powiem z tych informacji, które ja pozyskałam, zainteresowanie osób, rodzin osób chorych jest bardzo duże i takie nowe zjawisko, które wystąpiło, to jest to, że coraz bardziej starsze osoby chciałyby właśnie ubiegać się o to dofinansowanie poprzez Manię Pomagania. Czyli do tej pory mieliśmy dzieci tylko, a są telefony do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej osób starszych, które właśnie potrzebują pomocy i właśnie przez naszą zbiórkę charytatywną chciałyby ją uzyskać. To znaczy, że tych osób, które potrzebują, wymagają pomocy, jest po prostu bardzo dużo. I nie ogranicza się to tylko do dzieci albo aż do dzieci. No to dobrze, drogie panie, na koniec jeszcze zapytam, bo w takim sympatycznym dialogu zaczęłyśmy program, to jeszcze skończmy. Skoro panie obydwie czują się dziećmi, no to jak zamierzacie dzisiaj świętować? Pani Aniu, proszę bardzo. Ten Dzień Dziecka. Ja, szanowni państwo, zapraszam wszystkie dzieci, zapraszam wszystkie mamy i Zosiu, ciebie również do Koszyc Wielkich, do hali widowiskowo-sportowej. To jest w hali, ale też będzie się działo na zewnątrz. Mamy bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Mamy nuggetsy, frytki, popcorn, watę cukrową, eurobungee, konie, kucyki, bajeczną dyskotekę. I wszystko za darmo. Wszystko za darmo i targi urody dla mam. Także pani redaktor, również zapraszam. Mamy będą mieć wizytę u trenera personalnego, będą mieć fryzjera, będą mieć kosmetyczkę, czyli będą mogły też coś sobie zafundować, a dzieci będą mogły się bawić. Zosiu, czy ty przyjedziesz? Myślę, że tak. No to ja ciebie serdecznie zapraszam. Ja myślę, że Korzenie i Koszce Wielkie też są ci bliskie, dlatego tym bardziej zapraszam. A pani redaktor, nie wiem, czy jest mi wolno. Wolno. Dzisiaj wyjątkowo wszystko wolno. Czy ja mogłabym się umówić z Zosią i z wszystkimi dziećmi? Bo my sobie tak zawsze z panią redaktor troszeczkę o zdrowym trybie życia i jedzeniu. Tak, rozmawiamy. Zosiu, czy możemy się umówić, że będziemy bardzo dużo jeździć na rowerze? Tak, i ja jeszcze jeżdżę na rolkach. No to super. Ja mam też Szymonka, Bratanków i Bartusia i też jeżdżą na rolkach, ale rower myślę, że mamy wszyscy i umówmy się, że też jak najwięcej ruchu, zdrowego trybu życia. Co widać zresztą na ulicach, bo faktycznie coraz więcej osób zaczyna aktywnie spędzać czas i uprawiać sport. Wszystko dla zdrowia i bardzo dobrze, że tak jest. I dzisiejsza impreza w Koszycach Wielkich. Startujemy o godzinie 16. O godzinie 16. Proszę sobie to zapamiętać. A ty, Zofia, jak zamierzasz świętować? Pójdę do kina. Pójdziesz do kina i będziesz na imprezie, tak, w Koszycach Wielkich. Tak. Nie za dużo na jeden dzień tych radości? Nie. Nie za dużo? Jeden jest taki dzień w roku jak Dzień Dziecka. No i wszystko jasne. Anna Pieczarka, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, szefowa Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek. No i Zofia, dziękuję paniom bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego dla wszystkich dzieci. Dziękuję bardzo.